Ale znapane samochodów, kurde. GT-dek piękny w manualu. Co ciekawe. Ktoś w prądzie. Przemknę, bo wąsko. Przemyk! Jajka mi się nie mieszczą, ależ mam kochonesy. Jak po wyjściu z Bałtyku. Państwo widzą, piękna okolica, zielono, elegancko. Można się napić kawy, zjeść hot doga. O tu nie przejdziemy, tu jest wąsko. Musimy znowu tu się z jajkami przepychać, ja pierdzielę. To jest niezwykłe, że tutaj co tydzień jesteśmy, a tych aut ubywa ze 300 i jest ze 300 nowych. Najnowszy Qashqai. Cóż tam się ładna lampa, zwykła lampa. Cóż tam się Qashqaiowi stało. Aj, po grazie. Oj, oj. Oj, oj. Oj, 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 oj. Ale nówka sztuka, zupełnie. W benzynie. Zamknięta. Wypasiona. Jedna kamera. Tamtą Mazdę grzebie nasz? Coś tłucze po tej Mazdce, kurde. Fan japońskiej motoryzacji. Dobra, kim jest ten VW? Jakiś taki kształtny jak stary Tiguan, taki nijaki w sumie. T-Cross, nie tam T-Rock, że Tyrock, Hyrock, tylko T-Cross taki. Hello T-Cross, hello. Zejdziemy tędy w dół i wychodzimy, idziemy na placyki. Bo widzę, że już się nudzisz. W tym sklepie z zabawkami takie Polo w GTI. Za piątkę jakby dali, to bym nawet z tymi drzwiami wziął, ale mogą się za piątkę nie zgodzić. Pazerne dziady. Nie ma jak wejść, bo... O! Małe, zgrabne, eleganckie. Polo w GTI. Zagazować, jak mówią niektórzy. Panie, do końca życia można jeździć. Kolejne. Jakaś taka plaga trochę, czy to raczej gra do bicia? Nie. Tutaj kogoś na szybę przyjął. Twink. W dobrym roku, zaparówkowane. Nie po gradzie, tylko przód dostęp. Polo GTI. I Tesla, która odjechała ze stacji tankowania prądu, zapomniawszy o tym, że jest podpięta. Kolejny po gradzie. Albo jak po wojnie, jak to u Niemca. Grad nie oszczędza niczego. Żadnego elementu, wszystko rozdupcone. Ale są specjaliści. Każdy z Państwa zna. Klapken, machen, uszkozen, plastiken? W prądzie. Co mu się stało? Niezłe granie. Co się stało takiemu prądownikowi na... Wygląda jak kołpak. Cały. Piękny. Można by się odnaleźć nawet w tym, tej desce z Tesli. Co mu się... Serio? Touch. I touch? Już stoi na rozpierduszce, gdzie zadychę mogą nie oddać sępy. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg?
Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.